dlatego, że tego się zrobić nie dało, tylko dlatego, że nikt tego zrobić tak naprawdę nie chciał. Proszę zwrócić uwagę na to, że Instytut Pamięci Narodowej już od wielu, wielu lat apeluje do samorządów gminnych, na terenie których w dalszym ciągu są znaki pamięci po sowietyzmie, to znaczy ulice, place, imienia różnych kolaborantów, zdrajców lub organizacji zbrodniczych, o to, aby te ulice, te place, te szkoły, te różne inne instytucje zmienić im patronów, jak również o to, aby usunąć pomniki, bo to wszystko leży w gestii samorządu. I te samorządy w dużej części odpowiadają negatywnie, oczywiście tłumaczą się zazwyczaj sprawami ekonomicznymi albo tymi, że ludność sobie tego nie życzy. No, jeżeli samorząd niepodległej Rzeczypospolitej, która w swojej konstytucji w artykule 13 zabrania publicznego propagowania ideologii ludobójczych takich jak nazizm, faszyzm i komunizm, jeżeli samorządy w takiej sytuacji, mając konstytucję, której muszą przestrzegać, mimo że są to władze samorządowe, nie państwowe, ale w Polsce, i mając artykuł 256 kodeksu karnego, który nakazuje karę do 2 lat więzienia za takie propagowanie, propagują nadal ideologię komunizmu, no to w jakiej Polsce my żyjemy? Tu się jeszcze raz odwołam do dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Jana Ołdakowskiego, który już kiedyś w dyskusji nad tym, czy należy usuwać szczątki komunistycznych zbrodniarzy z Alei Zasłużonych na Powązkach, odpowiedział: a gdyby Niemcy w roku 1944 zabitego w zamachu przez Armię Krajową, batalion parasol harterski zresztą, generała Franza Kuczerę, pochowali na Powązkach, to czy my byśmy w 1945 roku w dalszym ciągu pielęgnowali jego grobowiec i twierdzili, że taką mamy historię, w związku z tym niech Kuczera leży na Powązkach, czy byśmy go oddali Niemcom lub przesunęli w mniej eksponowane miejsce? Przecież nikt nie mówi, żeby, jak to się nam często zarzuca, tym środowiskom domagającym się owej dekomunizacji również na cmentarzach, że my chcemy wywlekać czy rozwłóczać kości. Nie. Zgodnie z zasadami polskiego prawa, zgodnie z polską racją stanu i również w zgodzie z katechizmem Kościoła katolickiego, który dopuszcza w uzasadnionych przypadkach ekshumację, a jakież przypadki są bardziej uzasadnione, my domagamy się tylko tego, żeby albo te szczątki przenieść do grobów rodzinnych, albo też utworzyć dla nich osobną kwaterę zdrajców polskiej sprawy na tym, czy może nie na tym, nie na Powązkach, tylko na innym cmentarzu. Bo przecież jeżeli dzieci uczą się w szkole o tym, że ktoś jest zbrodniarzem, że ktoś jest zdrajcą, jak Bierut, Dzierżyński, Świerczewski, Jaruzelski, Gomułka, i on potem, taki młody człowiek, idzie na, w ramach wycieczki szkolnej na warszawskie Powązki i nagle on widzi, że naprzeciw takich bohaterów jak Tadeusz Burkomorowski, jak pułkownik Ryszard Kukliński, leżą ci, o których on się uczy, że są zdrajcami, to on się może zasadnie zapytać prowadzącej go na ten cmentarz nauczycielki: no proszę pani, ale jak to? To są ludzie, o których ja wiem, że oni zdradzili Polskę, a oni mają takie piękne, wielkie grobowce, o wiele większe niż ci, o których ja się uczę w szkole, o tę Polskę walczyli i z rąk tych morderców zginęli. To chociażby z edukacyjnego punktu widzenia jest niezwykle istotne, a przypomnę, że pan doktor Jarosław Szarek ogromną wagę przykłada do kwestii edukacyjnych. Zresztą napisał ze swą żoną Joasią wiele książek dla młodzieży o historii. I dlatego ja z ogromną ufnością dzisiejszemu solenizantowi, doktorowi Szarkowi, kładę na uwagę to wszystko, o czym właśnie w tej chwili rozmawiamy, żeby spokojnie przemyślał sobie te sprawy i żeby zdecydował o tym, aby, tak jak słusznie ojciec zauważył, przestać deptać tę godność narodową. I to nie tylko w sensie edukacyjnym, bo to jest najłatwiej zrobić, odtworzyć prawdę historyczną, dotrzeć do prawdy historycznej, tylko żeby to również było, jak w przypadku tego wpisu na Facebooku, karane natychmiast. Prokuratura wszczyna postępowanie, szybki wyrok sądu, bo to oduczy różnych tego typu antypolskich działaczy, działaczy partii, która jawnie służy obcym interesom, wypisywania takich haniebnych sformułowań. A Ministerstwo Sprawiedliwości niech się zastanowi, czy też Trybunał Stanu, bo nie wiem, do czyich to kompetencji należy, czy Partia Zmiana, czy też Komunistyczna Partia Polski i ta jej młodzieżówka, do której należy ta pani, która tak z takim wielkim oddaniem czyściła grobowiec Bieruta, czy one mają prawo istnienia w obecnej niepodległej Rzeczypospolitej, skoro łamią swoimi zapisami statutowymi i działaniami swoich członków Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i Kodeks Karny.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę, panie doktorze. Pozdrawiam gorąco. Tego, co dobre życzę. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Bóg zapłać, dziękuję bardzo. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. A doktora Szarka raz jeszcze urodzinową, myślę, że w imieniu wszystkich słuchaczy Radia Maryja, bo to wspaniały człowiek i częsty gość na waszej antenie. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem doktorem Jerzym Bukowskim, rzecznikiem Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.